dwie kawy poproszę. Następnym razem. Wchodzimy, 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 łapiemy kabelek. Dziewczyny, chodźcie. Ksiądz, który dba o to, żeby łapali kabelek. Naprawdę się zaangażował. To nie ma szans. Co to może być? No i tam się rozstali. Taka wypasiona kamera. Ale nie dlatego, że on się zakochał, bo ona się zakochała. Słuchajcie, moi drodzy, jest ze mną ojciec Piotr Benza, nie byle kto, bo sam prowincjał ojców klarytynów. Człowiek, który jest oczywiście związany z Wrocławiem, ale teraz ze względu na funkcję, no już tym Wrocławiu nie posługuje. Mimo to wraca na pieszą pielgrzymkę do Trzebnicy. Co ojca tak przyciąga tutaj do tego szlaku jadwiżańskiego? To takie połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo super ludzie, piękne tereny, no a pożyteczne też, bo okazja do tego, żeby jakoś duchowo też się odbudować, odnowić, żeby móc posłużyć też jako ksiądz, idąc i spowiadając, to dla mnie zawsze jakaś taka wielka radość i wzruszenie, kiedy ludzie pomimo zmęczenia chcą jeszcze, oprócz tego, że się męczą idąc, to chcą jeszcze zostawić swoje grzechy, chcą pogadać z księdzem, porozmawiać. Możemy poczuć się tutaj we wspólnocie. Ja jestem w ogóle niesamowicie zachwycony po raz kolejny ilością osób, które tutaj idą, i małżeństwami, i z dziećmi. Tutaj. Mi jest trudno obiektywnie wypowiadać na temat pielgrzymki, bo ja jestem uzależniony od pielgrzymki, więc to jakby człowiek, który jest uzależniony, to nie mówi chyba do końca logicznie. Dla mnie to jest oczywiste. Przychodzi październik, jak tylko mogę, a robię wszystko, żeby móc, to idę na pielgrzymkę do Trzebnicy. Jak przychodzi sierpień, to dokładnie to samo. I dla mnie jakby nie ma dyskusji. To jest takie oczywiste, jak to, że oddycham, to, że rano wstaję i moje zęby, no to 2 sierpnia rano wstaję, idę na pielgrzymkę, gdzieś tam połowa października wstaję, idę do Trzebnicy. Oczywista sprawa. No jakby nie ma dyskusji. Jak zwykle pytamy ratowników czołem. Jaki bilans? Wszyscy żyją jeszcze. Do przerwy jeden. Ale widzę, że niektórzy już uszkodzeni. Nie, to nie. Ile interwencji? 2. Takie poważniejsze, ale wszystko w porządku. A co to znaczy poważniejsze? No takie, że się zatrzymaliśmy i udzieliliśmy pomocy. A, czyli prawie śmiertelne. No prawie. Ukąszenia komara, bąbelek, tak? Gorzej to nawet. A ilu hipochondryków? No to nie liczymy. Przyjechałam z Warszawy na pielgrzymkę właśnie trzebnicką do grobu świętej Jadwigi. Siedząc wczoraj w pracy przed godziną 16 stwierdziłam, nie, ja chcę
pojechać na pielgrzymkę do Trzebnicy, na pielgrzymkę wrocławską. I tak wsiadłam sobie w pociąg i przyjechałam tutaj z Warszawy, żeby móc z Wami przejść ten szlak. O której byłaś we Wrocławiu? Po północy. A o której poszłaś spać? Po pierwszej. A o której wstałaś? Około piątej. Okej, okay. No czyli całkiem fajnie wyglądasz jak na 4 godziny spania. Dziękuję bardzo. W tłoku obowiązków, w takim pędzie życia, potrzebowałam chwili wytchnienia, chwili zastanowienia się nad własnym życiem, nad swoją wiarą, nad... nad tą codziennością, nad tym pędem, nad celem. Atmosfera na pielgrzymce jak zawsze jest wspaniała. Wszyscy jesteśmy tutaj braćmi i siostrami, doskonale się ze sobą dogadujemy. Potwierdzasz to? Potwierdzam, oczywiście. I co jeszcze od siebie byś dodała? Że też oprócz tego, że spotyka się ludzi, których już szybciej znaliśmy, poznajemy też innych, z którymi mam nadzieję, że będziemy utrzymać dalsze relacje. Poznałyście się na pielgrzymce? Tak jest. Tu przed chwilą? Tak, tak. Aha, okej. Okay. Czyli najlepszy przykład.